Witajcie na Facebooku. Dzisiaj temat bardzo fajny, ale też bardzo praktyczny, no bo temat, który będzie dotykać psychologii, czyli te, lubimy psychologię. A w skrócie jak to jest? Dlaczego tak się dzieje, że tak trudno zrezygnować z węgli? Tak trudno zrezygnować z częstego i regularnego jedzenia. To jest ważne pytanie zwłaszcza w kontekście tym, że no już pora zacząć głośniej o tym mówić. Słuchajcie, i nie damy się zakrzyczeć, że to nie wasza słaba wola, że to nie są decyzje podejmowane żywieniowe, tylko i wyłącznie zależne od was i od waszej świadomej decyzji, tylko trzeba spojrzeć na plagę chorób metabolicznych i plagę tego, co się dzieje pod kątem uzależnienia i produkowania uzależnionego jedzenia koniec, kropka. To pomaga naprawdę, pomaga wszystkim tym, którzy uświadomią sobie, że są chorzy metabolicznie, nie dlatego, że są leniami śmierdzącymi, jak próbuje im się wmówić, tylko są chorzy metabolicznie, bo niestety świat jest tak skonstruowany i całe moce produkcyjne są tak nastawione, po to, żeby sprzedawać regularnie, a żeby sprzedawać regularnie, trzeba konsumenta od siebie uzależnić, przywiązać do, do siebie, a na pewno nie przywiążesz do siebie konsumenta, dając jeżeli, jeżeli nie. Tak, dając mu prawdziwe produkty i nie dodając tam cukru. To prawda, nie przywiążesz do siebie konsumenta, jeżeli dasz mu rozwiązanie jego problemów, no bo jak już rozwiąże sobie problem, no to już wtedy do ciebie nie przyjdzie. Dlatego też lubię powtarzać to, co my mówimy, że naszym interesie jest to, żebyście tą wiedzę posiedli i tą wiedzą odwracali sobie choroby, żebyście w którymś momencie obudzili się i powiedzieli, o, środa 20, ale nie muszę być na Liveie, ale chcę być na Liveie. To nie jest tak, że jestem zmuszona mechanizmami marketingowymi być na live, tylko chcę podziękować, na przykład ale... za tą wiedzę tak. i za efekty. Oczywiście nie muszę. Musimy... Dobra, jesteśmy z powrotem na Facebooku i zainspirowani jesteśmy do tematu tego live'a, czyli dlaczego tak trudno, dlaczego tak tru, trudno odrzucić węglowodany spotkaniem w brt który mieliśmy dzisiaj. Tam, oczywiście, szczegółowo omawialiśmy pewną skalę craft, która pomaga rozpoznać przede wszystkim u siebie to, czy jesteśmy uzależnieni. Dlatego pytajcie w tym temacie, zadawajcie pytania, potraktujcie ten live jako właśnie taki live QA na temat tego uzależnienia od jedzenia. Jeszcze ubierzmy to w pewnym kontekście. Warto ubierać to uzależnienie od jedzenia, od, zwłaszcza przetworzonych węglowodanów, w kontekście tego, że no, przemysł spożywczy. Dalej próbuje nas przekonać na różnego rodzaju konferencjach, na różnego rodzaju panelach dyskusyjnych, przedstawiciele przemysłu spożywczego ciągle upierają się, że nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od jedzenia. Ba oczywiście wturują im gremia medyczne i farmaceutyczne, które robią wszystko, żeby broń Boże, mów, mów. żeby wszystko, żeby broń Boże, nie umieszczać rozpoznania. Uzależnienie od jedzenia w takiej międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Jak wiecie, otyłość jest na, na tym ICD-10, dlatego można produkować leki na, i sprzedawać, później opychać te leki na odchudzanie. No ale przecież w interesie wszystkich nie jest to, żebyśmy się wszyscy oduzależnili od jedzenia, no bo jeszcze nie daj Bóg, będziemy jedli raz, dwa razy dziennie jak organizm nam podpowie maksymalnie trzy razy dziennie, jeszcze broń Boże nie będziemy jedli przekąsek, to w ogóle ci wszyscy, którzy je produkują, zbankrutują. Ja myślę, że zacznijmy tego live'a taką informacją, dosyć świeżą informacją, która na pewno jeszcze bardziej uświadomi Wam w jakim świecie żyjemy i że no niestety, trzeba uważać na każdym kroku, na każdym zakręcie i w każdym koszyku i dajcie znać, czy zdawaliście sobie sprawę, że coś takiego się wydarzyło, ale już wam udostępnię stronę i czy wiecie, że Biedronka, Biedronka przegrała w sądzie z Urzędem Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Chodzi o 60 milionów złotych. To będzie i tak do góry nogami. Okej. Okay. Ale to przeczytamy Wam, słuchajcie, przeczytamy Wam na Instagramie też. Sokik utrzymał karę ponad 60 milionów złotych dla Jeronimo Marty. Mart z Polska, właściciela sieci Biedronka. Według urzędu spółka nieprawidłowo wskazywała kraj pochodzenia warzyw i owoców w należących do sieci sklepach. pod ochrony konkurencji i konsumentów. Czyli kupowałem polskie no, no właśnie. melony. I teraz wiecie o co chodzi? Tutaj chodzi o, wa o warzywa i owoce, ale generalnie chodzi jak z każdej strony próbują nas oszukać. Dlatego, że generalnie my już stajemy się coraz bardziej świadomi i, i, i rzeczywiście pożądamy tych produktów. No, polskich to jest raz, ale coraz. Bardziej takich bio-eko, i teraz producenci myślą, i niestety bardzo często są bezkarni, bo umieszczają na swoich produktach etykiety, które po prostu są dla nas mylące. Tak jak w tym przypadku. Yy, no dystrybutor tych produktów próbował i oszukiwał nas na tym, że dany produkt pochodzi z Polski, a w rzeczywistości nie pochodził. No to wyobraźcie sobie sytuację, że to nie jest jedy, jedyny przekręt w tego typu sieciach, które nastawione są na zysk, bo oszukuje się nie tylko na kraju pochodzenia, oszukuje się na różnego rodzaju etykietach, wprowadzając nas w błąd, dlatego naprawdę to nie można polegać w stu procentach na etykietach, musimy jednak zadać sobie większy trud po to, żeby w tym koszyku znalazły się produkty zdrowe, a nie takie, które dobiją gwoździe do naszej insulinoopornej trumny. No to edukujmy się. Agnieszka Pakulska pisze ja już witam i pozdrawiam z Niemiec jestem z wami od <trym> trzech miesięcy, waga super w dół, bo 15 kilo cukier też w dół, na razie jeszcze metforminę biorę teraz dopiero wiem, że można pięknie żyć i fajne jest to, co piszesz, bo to u... To jest obraz choroby metabolicznej, to jest obraz insulinoporności, to jest to, co jest przyczyną w pigułce chociażby cukrzycy drugiego, drugiego typu. No bo zobacz, i piszemy o tym w naszej drugiej książce, która będzie we wrześniu, tak planujemy, o chorobach metabolicznych, o odwracaniu cukrzycy, że pewne na, na dane mówią o tym, że wśród osób chorych na cukrzycę, Pewnie na insulinoporność też jest niemal 75% poziom uzależnienia od węglowodanów i od jedzenia. Dlatego, jeżeli byśmy chcieli dojść do przyczyn tego problemu z ciągłym jedzeniem, to musimy dojść do przyczyn tego uzależnienia. No i tu już zaczyna się zabawa w psychologa, no bo przyczyn uzależnienia jest wiele. Oczywiście całe środowisko sprzyja uzależnieniu. Ten, ten pęd to gloryfikowanie. Przepracowania, gloryfikowanie złych relacji, właściwie tych relacji to, żeby w ogóle nie było. No, o tym więcej będziemy pisać w naszej drugiej książce, którą właśnie kończymy. Koleżanka pracuje w dino i po rozmowie z nią dowiedziałam się, że mięsko jest wymieniane każdego dnia, a to, co nie schodzi, jedzie do pakowania i do biedronki. Aha, współpracują ze sobą. No tak, przecież trzeba współpracować po to, żeby zwiększyć zyski. Książkę naszą można kupić za granicą. Gosia pyta, szkoda, że nie można kupić. Można kupić, trzeba po prostu zamówić i tam wybrać opcję. Jak nie ma opcji, to w uwagach napisać gdzie i na pewno się odezwiemy. Dokładnie tak. Na stronie braciarodzeń.pl w zakładce książka przypominamy cały czas i dodrukowujemy te, tą, tę pozycję. Pamiętajcie, że tak jak Justyna pisze, dlaczego po zjedzeniu obiadu tak strasznie mam ochotę na słodkie? No, to jest takie klasyczne zachowanie organizmu po spadku glukozy po obiedzie godzina dwie, czyli to jest przy hipoglikemii reaktywnej, zwykle tak jest, czyli jeżeli jemy wysokowęglowodanowo, to wtedy glukoza wzrasta, później szybko spada, no i organizm widząc, że ona szybko spada, już zaczyna bronić się przed hipoglikomią, która jest zakodowana przez organizm jako niebezpieczna. Zaraz powiemy, że nie zawsze jest ona niebezpieczna. No wysyła sygnały do tego, żeby szybko zjeść coś słodkiego, coś mocno przyswajalnego, żeby nie dopuścić do tej sytuacji. Ale spokojnie. To jest na stylu nisko, wysokowęglowodanowym. Na stylu... Kamera, poczekaj. Jeszcze raz, włącz i wyłącz. Poczekaj. Odśwież. Poczekajcie na, no, na YouTube. zaraz będzie. Od dwóch miesięcy. Jeszcze raz, witam. Jesteśmy z mężem, z wami od dwóch miesięcy. Waga idzie w dół. Wycofujemy, wycofujemy mężowi nadciśnienie. I to jest właśnie fajne, że tu nie chodzi o odchudzanie. Tylko chodzi o wycofywanie chorób metabolicznych. Ta branża, dzięki Wam, dzięki nam i Wam wspólnie, dzięki tej społeczności, którą tworzycie, zmienia się. Już przestaje się patrzeć tylko na masę ciała, a tym bardziej słuchajcie w kontekście tego, co. O czym rozmawialiśmy z Adamem Kszczotem i z Maciejem Kurzajewskim w ich podcaście, niedługo będzie publikowany, to jak wielu sportowców jest chorych metabolicznie. Doszliśmy okay, nawet do statystyk, że około 30% sportowców, około 30% aktywnych sportowców ma znamiona insulinooporności. No więc zdajecie sobie chyba sprawę, że my nie, my nie możemy mówić o masie ciała jako głównym celu, który chcemy osiągnąć, czyli spadek masy ciała, tylko my chcemy osiągnąć zdrowie metaboliczne, bo okazuje się, że ci gladiatorzy, którzy biegają maratony, no zresztą Tim Noakes, profesor Tim Noakes, który przebiegł 70 maratonów, zmienił zdanie na temat diety wysokowęglowodanowej po tym, jak zachorował na cukrzycę typu drugiego. No to jest wiedza, której nie można odwiedzić, no po tym trzeba zacząć zmiany. O, witaj, witaj Wojtku, daj znać, jak możesz się pochwalić, jak wygląda twoje, twoje serducho. I tutaj słuchajcie, pytanie, fajne pytanie, praktyczne. Kamila, ja od trzech miesięcy na keto, w pierwszym miesiącu zeszło 4 kg, teraz od pięciu tygodni waga stoi, cukier 90, insulina spadła z 20 na 15, w wymaganiach przez pozostałe badania w normie, tak jak my zalecamy. No a więc Kamila, musisz wiedzieć, że dopiero zaczynasz, twój organizm przestawia się na te tryby szukania aktywnego trójglicerydów, później spalania tych trójglicerydów, no wątroba musi się przystosować w procesie no, chociażby ulepszenia procesu glukoneogenezy, także przede wszystkim czas, ale też nie zapominajcie o pozostałych elementach naszej metody, że to nie jest tylko takie czyste ograniczanie węglowodanów, ale... Jak nie zadbacie o odpowiednią ilość białka, jak nie zadbacie o te inne elementy, które są wsadzone w punkt siódmy, czyli punkt, który się nazywa można pięknie żyć, no to ta waga będzie stała, stała i stała. Ale musicie wiedzieć, że spadek masy ciała zdrowy to jest na początku szybko, później wypłaszczenie, czasami do góry, później płasko, wolno, ale to jest ten czas na analizę tak. swojego życia. No to uwaga, Asia, Asia z Instagrama Słotfińska. Jestem z wami już miesiąc, niecały rok. Robią robiąc badania wyszło mi że mam cholesterol całkowity 279 a LDL 189 lekarz powiedział że mam jeść mięso raz w miesiącu bo inaczej czekają mnie statyny i teraz uważajcie Nie. będziemy to powtarzać w środowisku niskowęglowodanowym kiedy u pacjenta który stosuje styl życia niskowęglowodanowy spadają trójglicerydy podwyższają się HDL błędem w sztuce, to jest, to jest ignorancja. W tym momencie proponować pacjentowi statyny to jest po prostu zwykła niewiedza i ignorancja. No, też byliśmy niedouczonymi ignorantami kiedyś, ale w w pewnym momencie postanowiliśmy, żeby już nimi nie być. Było ciężko, bo po nocach musieliśmy zdobywać wiedzę, bardzo często kosztem przyjemności, kosztem rodziny, ale zdobywaliśmy tą wiedzę, bo mieliśmy jakiś i nadal mamy cel w życiu. Ale no, w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś tobie mówi, że patrząc na, na ciebie jako tylko i wyłącznie człowieka i jego LDL to bardzo mi przykro, nie lubię, to jest po prostu zwykła niewiedza i ignorancja, nie idźmy w tą stronę, no, trzeba zdobywać świeżą wiedzę, no, wiedza nie zatrzymała się w latach 60., tylko idzie dalej. Zobaczcie, zawsze możecie pokazać, porozmawiać z lekarzem na temat tego artykułu, który dosłownie ma taki tytuł. Przetłumaczę tutaj, nie wiem, czy, nie wiecie, czy wiecie, ale no, teraz już nie trzeba znać języków, żeby porozumieć się w każdym języku. Przetłumaczymy na angielski z angielskiego na polski. Terapia statynami nie jest uzasadniona u osób z wysokim poziomem cholesterolu LDL na diecie niskowęglowodanowej. No i tutaj takie autorytety, jak dr Mason, jak profesor Bigman, jak dr Diamond. David opisują całą literaturę, analizują właśnie pod kątem tego, czy powinniśmy obniżać LDL u osoby, które właśnie mają niski trójglicerydy, które mają podwyższone HDL, ten wskaźnik trójglicerydów do HDL poniżej 2 czują się dobrze, chudną i inne czynniki ryzyka im się wycofują. Dokładnie. Po Dokładnie. Plus no to trze trzeba, daj, trzeba zdawać sobie sprawę też, że jednak. <laughs> A tu jest że jednak, jeżeli przychodzi osoba chora i ona na przykład pali albo ma nadciśnienie, cukrzycę, i ona pod wpływem stylu niskowęglowodanowego nie tylko wycofuje nadciśnienie, ale też cukrzycę albo przynajmniej doprowadza do lepszej kontroli tego poziomu glukozy. I w efekcie rzuca palenie, a na przykład ma cholesterol 220, no to błędem jest wielkim dać tej osobie statyny, ponieważ narażamy tą osobę na zwiększone ryzyko nie tylko cukrzycy, ale uszkodzenia wątroby, nowotworów We. i wiele innych chorób, które są oficjalnie ja to pokazane przez FDA, są oficjalnie pokazywane. A ja pozdrawiam Hamela Makeup Studio minus 30 kg w rok. Dziękuję Trójmiasto, a bardzo prosimy, no na tym polega nasza praca, ale przy, powtarzam, minus 30 to jest tylko efekt uboczny tego, że będziesz dłużej żyć i zmniejszyłaś sobie ryzyko chorób metabolicznych i my pozdrawiamy wszystkie 1400 osób, które zgromadziły się już na dzisiejszym live'ie cieszymy się bardzo, bo to oznacza, że temat zdrowia metabolicznego no naprawdę jest dobrym tematem dla Was i rośniemy w siłę jako społeczność tutaj wspólnie. Ale jeszcze taka informacja organizacyjna, książki za granicę wysyłamy i już powinny być dawno, jeżeli wysłałeś w ostatnim tygodniu marca. A to skoro informacyjnie, to taka, taka prywata BR Teamowa. BR -team, słuchajcie... Ale bo tu jeszcze chcę odpowiedzieć, że napisz no. na, na kontakt małpa prosimy Cię Marcinie i na pewno rozwiążemy Twój problem. Problem. Słuchajcie, członkowie BR Team, w sobotę ostatnie spotkanie w tej edycji BR Team w Rawiczu. Wchodźcie do strefy wydarzeń i klikajcie. Oczywiście bilety są za darmo. Spotkania z nami w BR Team są za darmo, nieodpłatne. Przyjeżdżajcie tam, jeszcze z 15 miejsc zostało. Spotkajmy się, analizujmy Wasze przypadki. Jest okazja w sobotę, jeżeli nie macie planów. I tutaj ktoś prostuje, że to nieprawda w Dino. Wszystko idzie później do utylizacji. A Madzia Home pyta, co tam u Was słychać? No ptaszki słychać, bo my jesteśmy sobie tutaj tak. na, z, na zewnątrz, na tarasiku. Ptaszki sobie tutaj śpiewają. O, u mnie się lęgną. A tylko twój kot koty połowy miotu zeżrą. Nie pozwolą. To się nie mówię miotu, ale... Sam wypuszczę na nich. <coughs> Są głodne. Dwa miesiące. Lubią mokrą karmę. Na keto 10... 10 kg. Ja właśnie obchodzę pierwszą rocznicę no, i też... pięknego no. życia. Zobaczcie, żyję według zasad lchf kę To utrata masy ciała minus 32 kilo, Próba wątrobowa jak u niemowlaka cała reszta też super. Dehart, pracownia. Ja od stycznia 8 kilo mniej, bez wysiłku i bez głodu. Słuchajcie sposobów na odchudzenie się, zdajecie sobie sprawę, bo prawdopodobnie nie ma osoby, która nie próbowałaby chociaż raz się odchudzać, jest mnóstwo, można być na różnych metodach katorżniczych, ale największą przewagą tego, co my promujemy jest ta wolność, dlatego że obniżając węglowodany, obniżając insulinę przez to i regulując przez to hormony odpowiedzialne za uczucie głodu i sytości, tak, tak, to nie ty decydujesz o wtedy o, o tym, kiedy jesz, tylko twój hormon, który daje ci sygnał w postaci uczucia głodu, że jesteś głodny i jesz. I teraz będąc na diecie wysokowęglowodanowej, ten hormon jest wywalany w kosmos wielokrotnie, dlatego że insulina podwyższona wyzwala ten hormon, dlatego jesteś maszyną do zajadania i jeżeli jesteś na redukcji kalorycznej, jeszcze nie, nie daj Bóg, każą ci ćwiczyć codziennie, żeby spalać te kalorie, chodzisz smutny, głodny i tak cały czas, dopóki nie zorientujesz się, że jesteś w czarnej D. A styl niskowęglowodanowy jest zupełnie czymś odwrotnym, dlatego że. To, co sprawia, że obniża się insulina, sprawia też, że hormony się normują. Czyli ty i wy, no dajcie znać w komentarzu, kto ma już tak, że nie czuje głodu co trzy godziny, tylko odczuwa głód dwa, trzy razy w ciągu dnia. To jest normalne, to tak powinno być, tak zawsze było, tylko że zostaliśmy rozregulowani częstym jedzeniem węglowodanów, które mają doprowadzają do hiperfagi, prawda? Tak jest. No i fajnie witamy cię, przyszły doktorze. Cześć, odkryłem wasz kanał kilka dni temu, zaskoczyłem się bardzo pozytywnie prezentowanymi treściami. Kończę studia medyczne i dostrzegam, jak pusta w wielu aspektach była dotychczasowa edukacja. No witamy cię, Macieju. Macieju, jeżeli masz ochotę, napisz do nas na kontakt małpabraciarodzeń.pl, otrzymasz do nas od nas zaproszenie na czystą konferencję na drugi dzień, 17 września, we Wrocławiu. Przyjdź, I to jest tak, przyjdź, bardzo ważna konferencja bo tam będzie wykłady będą mieli m.in. Ken Berry ze Stanów Zjednoczonych, ale też dr Anwin, Jen Anwin, znana światowej klasy psycholog. Dr Dangel, Tomasz, zapraszamy Cię, poznasz nas, poznasz tych prelegentów. Myślę, że to naprawdę jest w stanie twój umysł przewietrzyć po tak bardzo często no, nieproduktywnych przedmiotach, które nadal naucza się na tych studiach. Iwona się pyta, czy jest możliwość konsultacji wyników tylko w BR -teamie. Tak, jak najbardziej. Uruchomiliśmy, uruchomiłeś kolejnych siedem konsultacji? Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Ro, romosomos, romosomos 43. Kiedyś jadłem węgiel na poziomie 300. Teraz do 50, 16 kg mniej od września, od września 22 jem trzy razy dziennie. Między dziewiątą a 17. Fajnie, to się wszystko naturalnie zaczyna ustalać. To nie jest tak, że na początku, oczywiście, fajnie mieć ten taki reżim, żeby sobie przetestować na poważnie tą, to, to, co mówimy i sobie ustalić jakiś plan, ale potem, słuchajcie, wsłuchiwanie się w wasz organizm jest bardzo ważne i wy sobie tę metodę indywidualizujecie, czyli dostosowujecie do swojego życia, do swoich potrzeb, do tygodnia, do miesiąca. W jednym tygodniu, pamiętajcie, możecie mieć ochotę na jajka, w drugim nie musicie mieć ochoty na jajka. Wtedy na przykład. Przykład sobie, jecie, nie wiem, robicie koktajl, tak jak ja ostatnio, zapijam się koktajlami białkowymi, skry, do tego orzechy, dodajecie sobie co chcecie, niskowęglowodanowego, i to jest naprawdę świetny pierwszy posiłek. Dodaj przykład, bo ja też teraz jestem w, w stylu niskowęglowodanowym. No to, okay. czyli jak sobie liczę co jakiś czas węglowodany, to około 70 do 94, nie przekraczam na pewno 100, czyli w stylu LCHF, i to daje naprawdę duże pole do Manewru i takiego smaku, no bo te owoce też spokojnie mogą tutaj zafunkcjonować. Tak, to pamiętajcie, owoce, owoce poruszamy się w tych granicach niskowęglowodanowych. Borówki, truskawki, maliny to taka święca, święta trójca stylu życia niskowęglowodanowego, więc spokojnie taki pierwszy posiłek, w zależności czy jecie pierwszy posiłek rano, czy jecie pierwszy posiłek po południu, to skry takie wysokobiałkowe są bardzo dobrą opcją, po żeby wrzucić je do termomiksa albo do jakiegoś miksera, tam wrzucić łyżkę albo dwie łyżki orzechów albo masła orzechowego. Pamiętajcie, żeby wybierać produkty bez dodatku cukru. Można dodać sobie łyżeczkę gorzkiego kakao, można sobie dodać też chia, można sobie dodać właśnie te borówki albo truskawki do smaku i to jest naprawdę dobry. Albo pierwszy, albo ostatni posiłek po to, żeby dostarczyć białka, witamin i tego, co potrzebne. I też trzeba uważać z paranoją. Aczkolwiek fajne pytanie: często spotykam ludzi, którzy nałogowo badają ketony. I to jest Angelika Laskowska. To jest normalny etap na początku procesu. Każdy tak myślę, że miał, jak nie większość, że jeżeli już jesteśmy w stylu, który nas ekscytuje, którym żyjemy, w który wierzymy i który nam daje niesamowite efekty. To te, te pierwsze momenty, te tygodnie, czasami miesiące, są takie, że faktycznie chcemy naocznie zobaczyć, czy chociażby to, co my mówimy, jest prawda, że te ketony się wytwarzają i tak mierzymy je bardzo często. Sam tak miałem, później zorientowałem się, że to, to nie ma sensu do końca, bo ważne jest, jak ja się czuję. Osiągnąłem efekt spadku masy ciała taki, jaki, jaki mnie satysfakcjonował. Teraz rzadko się zdarza, kiedy mierzę ketony, czasami jak w góry idę, żeby zobaczyć, jak czuję, kiedy te ketony się włączają, kiedy idę na czczo na przykład 25 km po górach i to jest ciekawostka, żeby zobaczyć, w których sytuacjach, ale na co dzień później już im dużo jesteś w tym stylu, tym mniej mierzysz ketony, no bo skoro lepiej się czujesz, skoro chudniesz albo już nie chudniesz, bo nie chcesz chudnąć, czujesz się dobrze, jesz tak samo, to nawet nieobecność ketonów nie świadczy o tym, że robisz coś źle, po prostu twój organizm skutecznie te ketony wykorzystuje i one mogą być nawet niemierzalne we krwi, bo na przykład mięśnie szybciej się nimi posługują. I teraz Ateneum, biuro rachunkowe, ja od kilku dni mam kryzys, imprezy rodzinne mają na mnie zły wpływ, a już byłam w ketozie, a dzisiaj już ani śladu, smutna minka. Uważaj, po pierwsze, tak jak Łukasz powiedział, nie skupiajmy się na tym, żeby... Być w ketozie, ale takiej cyfrowej, na zasadzie mam ketony, nie mam ketonów i dobrze, źle. Nie, to nie o to chodzi w długoterminowych efektach. Fajnie jest na początku sobie zmierzyć te ketony, żeby zobaczyć, o rzeczywiście, spalam tkankę tłuszczową, mam te ketony, ale potem, tak jak. Dokładnie, tak czyli jak jak mówiłeś, to jedzenie, które mam w domu, tak. faktycznie powoduje, że jestem w ketozie. Ale potem przestańcie skupiać się na mierzeniu czegokolwiek. Już wiecie, co ile mam mniej więcej czego. Lodówka wymieniona, więc po prostu spokojnie idźcie przez to życie, wiedząc, że życie polega na tym, że będziecie popełniać błędy i pokonywać przeszkody, jeżeli, jeżeli rzeczywiście, już pomijając fakt, że niektóre imprezy rodzinne naprawdę potrafią namieszać nam, namieszać i nawet jedno zdanie zresztą u nas gdzieś tam ostatnio w, w kuzyn mówi. Który mówi, że jedno zdanie typu: O, źle wyglądasz. No, ktoś, wiecie, ktoś schudł, dobrze wygląda, ale ktoś z drugiej strony źle dobrze wygląda, się dokładnie. źle wygląda i mówi o. Musisz iść do lekarza, bo źle wyglądasz. No wiecie, to są tego typu zdania, które niby niewinne i z dobroci serca po to, żeby pomóc, to, to potrafią namieszać w umyśle osoby, która jeszcze nie ma poczucia własnej wartości wyrobionego. Więc jeszcze raz powtarzam, nie przejmuj się, ty nigdzie z niczego nie wyszłaś. To nie chodzi o ketony w cyfrze na ketometrze, tylko chodzi o to, żebyś spokojnie. Obniżała węglowodany i myślała o sobie za 10 lat. I tu o ten spokój, marka G pisze: brak spadku masy ciała od 3 tygodni, co będzie, jak będzie to trwało 6 miesięcy? No to po pierwsze, to pytanie już świadczy o tym, że trzeba spokojnie zwolnić, trzeba cieszyć się tym stylem życia, trzeba eksperymentować, trzeba obserwować z uśmiechem na twarzy, nie zakładać, że będzie tragedia, bo 3 tygodnie to jest nic takiego. Po prostu dalej żyjesz, dalej się edukujesz, cały czas się edukujesz. Pamiętajcie, jesteście społecznością, która jest niezależnie myśląca, a niezależne myślenie to jest ciągła edukacja. Żeby. No trudno, słuchajcie, utrzymać nawet najlepszy styl życia, który nie wiecie, z czego wynika, co robicie, po co to robicie, co to jest to białko. Dlatego też w kolejnych książkach, które szykujemy, no tam będzie też wiedza w prosty sposób wam przekazana, która będzie wam to mówiła. I teraz. Jeżeli już wybitnie, teoretycznie za 6 miesięcy ta waga będzie dalej stała, to musisz się zastanowić, chociaż szybciej już bym się edukował, czy nie masz za mało białka, czy czasami to jest nie, nie etap, żeby przeanalizować swoje relacje, komunikację, em, emocje i stres, czy to nie jest czas na, mówię poważnie, zmianę pracy, czy to nie jest czas, żeby wziąć, zwołać rodzinę w domu i w końcu porozmawiać głęboko o tym, co kto czuje i jaką rolę widzi w tej bandzie. No to są tego typu historie, no bo jeżeli do tego nie, nie doprowadzicie, to to życie nie będzie piękne. Życie w otoczeniu i w środowisku, gdzie nie potrafisz się komunikować z najbliższymi, nie jest piękne. Ale też fizjologicznie i hormonalnie zblokujecie cię przed zdrowym spadkiem masy mhm. ciała. Karolina Go e Golisa pisze od sierpnia minus 37 kg. He, he! To tak jakby się wyśmiać w te wszystkie zalecenia, które prawdopodobnie dostawałeś wcześniej i nadal są. Nadal są powtarzane. No i można się śmiać rzeczywiście tym wszystkim, którzy nadal dają te prastare zalecenia, że mięso zabija, że węglowe dane są potrzebne, że trzeba często mamimi posiłkami, że broń boże bez śniadania, i tak dalej, i tak dalej. No to, no to, no to możemy wspólnie powiedzieć. He, he, słuchajcie, nie damy się na to nabrać. I tutaj piszecie w mordę. A tutaj ja 3 miesiące minus 12, brawo, healthy Herb, rybo Nikola. Wiktoria pisze, ja tam niczego nie mierzę, od przeszło roku jestem na niskich węglach, cukier w dół, ciśnienie wzorowe, doskonale się czuję. Bardzo fajnie, słuchajcie. Glasgow pozdrawia. A ja Zob... pozdrawiam wszystkie 1700 osób, które zgromadziły się na dzisiejszym live'ie, słuchajcie, no, jakieś rekordy tutaj się biją, bo tutaj to oprócz prawda. tego, że na YouTubie i na Facebooku, to jeszcze i na Instagramie, także pozdrawiamy Was wszystkich. Rawicz nie, niedaleko ode mnie. No to w takim razie wszyscy, którzy słyszą nas teraz, członkowie BR Team, zostały jeszcze miejsca w Rawiczu. Ostatnie spotkanie tej edycji, słuchajcie, to będzie wyjątkowe spotkanie dla niektórych pożegnalne bo niektórzy nie będą kontynuować uczestnictwa w BR Teamie. w ciągu 6 miesięcy wielu z was wyciągnęło wiedzę taką jaką chciało jest tam mnóstwo materiałów chociażby audiobook jest tam do pobrania w prezencie od nas za darmo są tam poukładane materiały tematyczne można powiedzieć że tam jesteśmy dla was trenerami zdrowia bierzemy was za rękę i prowadzimy przez ten świat niskowęglowodanowy plus Mhm. chciałeś powiedzieć o konsultacji. Nie, o innym. Plus w Bertime jest możliwość skonsultowania przez nas i w tym roku będzie was też konsultować dietetyczka Ania, niskowęglowodanowa oczywiście. Przewidujemy tych konsultacji nawet setki, jak będzie potrzeba. No ale to Bertim. Pytacie tutaj. Y Pytacie tutaj o to o zapalenie jelita grubego, i to jest bardzo dobra opcja. Ograniczanie tak. węglowodanów jest bardzo dobrą opcją, aby wprowadzić tę chorobę w remisję. Czy wycofać chorobę? Trudno tu jeszcze dyskutować, bo nie mamy tak twardych danych, jak na nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby, cukrzycę typu drugiego, PCOS i inne choroby metaboliczne. Ale wrzodziejące zapalenie jelit bardzo dobrze reaguje na ograniczanie węglowodanów, dlatego że ten styl życia jest wybitnie przeciwzapalny, więc jak gdybym swoim pacjentom zalecam nawet okres karnivor, po to żeby wejść w karnivor, a potem stopniowo powolutku dodawać te produkty, które, które lubią danowe po to, żeby określić u siebie taki indywidualny styl odżywiania. No to teraz praktyczne pytanie, czy na, na początku mierzyć poziom glukozy na przykład systemem CG, CGM, czy mierzyć poziom ketonów, co polecacie? Oczywiście na samym początku polecamy, żeby mierzyć poziom glukozy CGM-em, czyli tym systemem ciągłego monitorowania glukozy, chociażby z firmy Freestyle, Freestyle Libre dlatego że no zobaczycie kolejne punkciki wam się w głowie połączą. Zobaczycie, które jedzenie faktycznie w jaki sposób wpływa na wasz poziom glukozy i to musi zrobić wrażenie, bo jeżeli po jakimś obiadzie, obiedzie, u cioci albo u babci zobaczycie, że was, wasz poziom glukozy szybuje do 180, no to, to nieświadomie robicie sobie tym obiadem wielkie kuku i wtedy trzeba wziąć tą wiedzę. Tą wiedzę przełożyć przez sito naszej wiedzy i zmienić swój styl życia na styl życia niskowęglowodanowy i zobaczyć, że już następny obiad niskowęglowodanowy, jest niezabijający i wtedy żona się, czy tam ciocia, czy babcia ucieszą, że będziecie dłużej żyć. No jak się nie ucieszą, no to Pilot trzeba się po, też po miesiącu z węglami poniżej 25 całkowicie odstawiłem Asamax na zapalenie jelit. Nie mam teraz żadnych problemów z jelitami. O, Fajnie, że piszesz z praktycznego punktu widzenia, to jest odpowiedź do was wszystkich, którzy pytają Pytaliście o to, czy może być lepiej. No i odnośnie statyn. Szykuję wiedzę na, na temat serii wykładów na temat statyn, bo jest to bardzo ciekawy temat. Zobaczcie, mniej więcej w tym temacie. Iwona, już minął miesiąc, jak odstawiłam statyny, przestało mi rano wykręcać nogi i ból minął. Są badania kliniczne, które pokazują, i to są badania, które są tak robione, że pacjentom, którzy z chorobą Alzheimera, z demencją, którzy biorą statyny, odstawia się statyny i nagle okazuje się, że w ciągu 7 dni całkowicie wycofują się im objawy demencji, po czym z powrotem stosuje, zaczyna się im stosować statyny i te objawy demencji dokładnie takie same wracają, co jest oczywiście jasnym dowodem na to, co te leki robią u pacjentów. Małgorzata pyta na Instagramie, czy planujemy spotkanie BRT Team w Kołobrzegu i właśnie nam się zrobił plan, bo planowaliśmy A, tam... Kołobrzeg! Gdzieś... To słuchaj, tak planujemy, oczywiście jeżeli a nie, to poszukamy sobie jakiejś sali w brzegu, więc tak, to ale, możemy obiecać, ale ja bym a jeżeli, poprosił. jeżeli ktoś, ma, jeżeli masz, jeżeli pytasz, dlatego, że masz jakieś możliwości i masz jakiś kontakt i namiary, to odezwij się na kontakt małpa z przyjemnością przyjedziemy w tej, w następnej edycji, czyli już w maju, 4 maja rozpoczynamy kolejną już edycję BR Team, a BR Team to głównie spotkania na żywo z nami, BR Team to... Konsultacje BR Team, to spotkania w całej Polsce, no i okazuje się, że w Koło Brzegu też. I fajnie jest to, że to są spotkania małe, to są małe kameralne spotkania, które, na które można wziąć swoje badania, opowiedzieć swoją historię, poznać ludzi przede wszystkim na żywo, ludzi, którzy mają może podobne problemy jak wy i sobie wzajemnie pomóc. Dorota pisze. Doktor, wywiad z doktorem Antfeldem namieszał mocno mi w głowie. Ten wywiad, wywiad był rzeczywiście, tak. rzeczywiście specyficzny, ale też ale też my po, po, po wywiadzie z doktorem Antfeldem rozmawialiśmy z wieloma osobami, jego kolegami tak naprawdę i rzeczywiście doktor Antfeld e, troszkę, zmi troszkę, tro, troszkę zmi zmienia ostatnio swoje myślenie na, na, na podstawie jakichś chyba doświadczeń życiowych więc myślę, że to trzeba brać jako ciekawy wywiad i taki, który wiecie, w, w głowie nie można mieć cały czas spokoju. Trzeba wychodzić z tej umysłowej strefy komfortu. My nie możemy też zamknąć się w swojej bańce, słuchajcie, takiej, że wszystko jest super, wszystko jest ekstra. Fajnie, jak ktoś czasami wrzuci kamyczek do ogródka po to, żeby go wziąć, obejrzeć z prawej, i pomyśleć, z lewej, nie? pomyśleć, przemyśleć, zrewidować, co, ale suma summarum, żaden, wywie, żaden wywiad nie powinien namieszać w głowie, jeżeli stosujesz styl niskowęglowodanowy, czujesz się coraz lepiej, wycofujesz choroby metaboliczne, młody. Nie jest, to traktuj ten wywiad jako taki wywiad niespodziankę, która, która powinna zmusić do myślenia. No i kolejny komentarz. Ja odczuwam głód tak naprawdę tylko raz dziennie, a jem drugi posiłek po powrocie z pracy do domu, coś lekkiego. Okienko mam 18 na, 16, na 6. Fantastycznie się czuję. Healthy Hair Binokole w Holandii. No to słuchajcie, pff, pewnie, czemu nie w Holandii, jeżeli jest tam. Społeczność, a wiemy, że jest. Może w którejś edycji pojedziemy do, polecimy, pojedziemy albo polecimy do Holandii. Na pewno będzie w Londynie. W tej edycji, czyli w tej od maja następnej, będzie spotkanie w Londynie. E, dobra, i teraz tak, panowie jestem pierwszy raz. Witamy wszystkich, którzy są tutaj pierwszy raz. 1800 osób się zgłosiło. Daj, dajcie w ogóle napiszcie w komentarzu, kto jest pierwszy, żebyśmy wiedzieli, do kogo mówimy. Jestem już po wielu przygodach chorobowych, jestem stomikiem i mam problem z nadwagą. Czy jest szansa, by Wasze nauki mnie pomogły? Od czego zacząć? Dla osoby słuchających, stomik, czyli masz w stomie na prawdopodobnie grubym albo cienkim, chyba że w zależności od jednostki chorobowej, wyłonioną stomię na zewnątrz, co nie przeszkadza oczywiście w zmianie stylu życia na styl niskowęglowodanowy. Zacznij, Dorota, najlepiej od przeczytania naszej książki i od spokojnego przeszukiwania potężnej ilości wiedzy, albo na YouTube, albo na podcaście, bo przecież jesteśmy też na Spotify'u, podcast Bracia Rodzeń. I tą wiedzę sobie układaj. Ale książka Ci pomoże najbardziej, ale jeżeli będziesz chciała, to. No w Bertim na przykład audiobooka masz za darmo. Więc zapraszamy cię do Bertimu i tam też poznasz osoby, które na grupie Mobr mają swoje doświadczenie i dzielą się swoim doświadczeniem. To fajnie, jest sporo tak zwanych pierwszaków, słuchajcie. Fajnie, Oo. to cieszymy się, bo rośniemy w siłę, no wy rośniecie i my rośniemy, to my wspólnie jesteśmy jednym, można powiedzieć organizmem, takim społecznością, więc to jest fajne, że rośniemy, a też miłe jest to, że, że, że jest was coraz więcej i, i widzimy to, bo chociaż, chociażby dzisiaj byliśmy słuchajcie, w Lesznie na burgerze, bardzo fajne miejsce jest w Lesznie na bur burgerze, kurcze, nazwa trudna, eee, tak, 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 trudna Znajdę. Znajdę. nazwa, ale zaraz znajdziesz i tam i tam bardzo nam było miło, bo akurat staliśmy i przy Kasie i płaciliśmy. Wszedł, wszedł pan, wszedł mężczyzna, który akurat trzymał komórkę w ręce tak, i mówi, Zobaczcie, i co, co ja oglądam, oglądam. I oglądał wywiad w, w przygodzie przedsiębiorstw. To właśnie teraz was oglądam, a wchodzę, a wy tu jesteście. Miłe to bardzo. Także to, to, to też jest dowód na to, jak bardzo popularne jest to, co. To jest to, pastrami, Mówię. pastrami summer bar barbecue Leszno. Tak, jeżeli ktoś jest z Leszna, albo z okolic, możecie, na, możecie sobie przetestować pastrami summer, świetne, no świetne, widać, że pyszne, Świeżutkie mięsko, też, fajnie. Świeżutkie mięsko, świeżutkie żeberka, świeżutkie steki, świeżutkie burgerki, można sobie z bułką lub bez bułki zamówić. Naprawdę, takich miejsc z dobrej jakości jedzeniem jest coraz więcej, zdecydowanie fajne. Belgia nas pozdrawia. Cześć Mariusz, pozdrawiamy Ciebie również. Asia, hejka. Cześć, też pozdrawiamy Asie. Control V. Poszło do Leszna, super steki. I tu jest pytanie, ból mięśni mrowienie, jaka przyczyna na keto? Pan Podpowiedzcie coś. Magnes, sód, ewentualnie potas. Z potasem wiadomo, trzeba zawsze uważać, bo on w, nad, w nadmiarze może pro, pro, powodować problemy, o, ale elektrolity. Moniaczek, moniaczek.t ja jestem tu pierwszy raz, live. Kupiłam książkę i w weekend będę czytać. Nie robię sobie nadziei, bo wiele przygód już za mną. Pozdrowienia z Berlina. Monic moniaczek, okay. prosimy Ciebie... Y Fajnie, bardzo cieszymy się. Skup się na czytaniu książki. Nawet dwa razy ją przeczytaj, mimo że ją się naprawdę fajnie czyta. Tam jest dużo wiedzy. Przeczytaj ją ile razy chcesz zresztą. Zaczynaj i odezwij się, prosimy cię, odezwij się za sześć miesięcy na kontakt małpabraciarodzeń.pl albo na live gdzieś się odezwij. Jesteśmy bardzo ciekawi Twojej opinii bo widać, że no z tymi dietami powalczyłaś trochę. I ważne pytanie, Aga, witam. Możecie mi polecić lekarza w lubelskim lub mazowieckim, który przeprowadzi osobę z cukrzycą na keto? Osoba bierze 4 razy insulinę. No i takich lekarzy będzie sporo we wrześniu, ponieważ pierwszy dzień konferencji, czystej konferencji, to będzie dzień, w którym będziemy szkolić 200 lekarzy i dietetyków, którzy później rozjadą się w Polsce w Polskę, a my stworzymy mapę tych wszystkich osób z kontaktem, z praktykami, gdzie przyjmują, i będziecie mogli sobie z tej mapy wybierać te osoby i później do nich się umawiać na wizyty. Na pewno na, na chwilę obecną radzę Ci, żeby zaznajomić się z wiedzą. W naszym protokole odstawiania leków. Więcej, no, będzie to w książce we wrześniu, będzie o tym na temat więcej, ale na razie zbieraj wiedzę z naszych materiałów i, i czekaj. Na razie nikogo ci nie możemy podzielić. Barbara nieruchomości pyta, kiedy Rawicz, to to powtórzę. Rawicz, czyli ostatnie spotkanie społeczności BR Team w Rawiczu w sobotę. W strefie wydarzeń klikajcie darmowe bilety i mar marcysia.pl. Pozdrowienia z Londynu, gdzie można kupić Waszą książkę. Książkę można niezmiennie kupić tylko i wyłącznie na naszej stronie braciarodzeń.pl w zakładce Książka. Tam można kupić książkę, e-booka oraz audiobooka. Bardzo zachęcamy, yy, uważamy i Wy też uważacie, patrząc na komentarze, że, że ta książka naprawdę wyszła i naprawdę jest przełomem na, w tym rynku. Ozdrowienia. <laughs> Śmieję się, bo pisze kun. Tak, by the way przez was zerwała ze mną dziewczyna, ale cóż, oczyszczanie toksyn z życia zaczęte. E, fajnie. O to w tym wszystkim chodzi. Siemka, bardzo dziękuję. Jestem na niskich węglach od połowy grudnia. Nie ćwiczę, jem, ile chcę, i tak na ten moment ze 135 na 118. Nigdy nie sądziłem, że dieta może być taka łatwa. No o to w tym wszystkim chodzi. A mnie ciekawi, jaka dieta ma się do żywienia na przykład, jak ta dieta do trzylatka. No to fajne pytanie, DUC XV, bo... No, szykujemy się i to mocno się szykujemy do edukacji naszych dzieci I, i będziemy od września już jeździć po szkołach, będziemy odwiedzać uczniów, będziemy ich edukować. Kończy się już książka, którą, którą piszemy, właściwie napisaliśmy dla dzieciaków, będzie to opowiadanie, które będzie edukować. Będzie też plan, plan co jeść, jak odżywiać dzieciaki, a jak to się ma do trzylatków? No ma się to oczywiście tak, że kiedyś. Nie było w ogóle takiego pytania, bo wszystkie dzieci odżywiały się niskowęglowodanowo, nie było problemu. Generalnie dzieci rodzą się w ketozie, tylko my, rodzice, nieświadomie oczywiście, nie, yy, niszczymy na, naszym dzieciom metabolizm stosując standardowe zalecenia, te mainstreamowe zalecenia odżywienia naszych dzieci, no bo kto nie zna tych zaleceń, że soczki Gerber trzeba wsuwać gdzieś tam w piątym, szóstym miesiącu, kto, nie, kto nie zna tych zaleceń, że trzeba dzieci odżywać często małymi posiłkami i węglowodany to najważniejsze źródło energii dla dzieci. Zapchać bułko. No znamy te zalecenia, przecież te zalecenia są, szkoły, przedszkola są przesiąknięte tymi zaleceniami, no ale my jako rodzice, świadomi rodzice, Musimy rozpocząć proces edukacji po to, żeby nasze dzieci nie dołączyły do tych haniebnych statystyk najszybciej tyjących dzieci w Europie, czyli najszybciej chorujących metabolicznie dzieci w Europie. My będziemy się tym zajmowali, będzie książka, która pomoże Wam, rodzicom. No, no bo trudna rola jest rodzica w dzisiejszym świecie, gdzie dookoła wszystkie pseudoautorytety mówią dzieciom, że izotoniki, że słodkie napoje, że trzeba te batony i tak dalej, że słodycze to dziękuję, że kubusie i tak dalej. No to trudno zdobyć zaufanie w tym świecie pseudoautorytetów, więc my Wam pomożemy, bo książka, którą będzie można czytać dzieciom tym mniejszym i które, które te starsze dzieci będą mogły czytać tą książkę, będzie... Można zadziałać na tą taką podświadomość dzieciaką, no bo przecież nie możemy pozwolić, żeby system podświadomie wpajał wiedzę nieaktualną naszym dzieciom. My musimy aktualizować wiedzę tym, tym dzieciom. Czyli jeżeli dziecko już takie, które jest w szkole, usłyszy, że piramida żywienia jest czymś świętym, no to ty jako rodzic masz obowiązek. Odwrócić mu Masz tą piramidę. obowiązek spotkać się z twoim dzieckiem na lekcji, ale takiej prawdziwej lekcji, z, z aktualną wiedzą, i powiedzieć, ale słuchaj kochany synusiu, słuchaj kochana córeczko, ja wiem, w szkole tak uczą, no bo tak po prostu jest, taki jest program sprzed 100 lat, ale jako rodzic mam obowiązek zaktualizować tobie tą wiedzę i odwróć tą piramidę, wtedy będziemy wszyscy zdrowi i będziemy wtedy szczęśliwi, więc my wam w tym pomożemy, chociażby wydając książkę i audiobook. I teraz zobaczcie, jaka, jaki ten styl życia jest potężny i niebezpieczny dla interesów oczywiście wielu, wielu tutaj korporacji. Dzięki wielkie panowie, nadciśnienie, nadwaga, Refluks i przepuklina przełyku wyleczona po zaledwie pięciu miesiącach tego stylu życia. No to właśnie o to chodzi. No, zobaczcie, jakie tu jest uderzenie w. No, ile tabletek tutaj ktoś musiał z lekarzem swoim odstawić. No, przecież no. Dobra, no comment. No Tutaj, comment. no comment. Marzenia, dom przy lesie. Schudłam 16 kilo od 22 sierpnia z 84 na 68. Czuję się super. Mam tylko jedno pytanie. Robiłam badania i wszystko dobrze oprócz cholesterolu całkowitego. No to jeszcze raz powtórzymy, chociaż dzisiaj ten temat był poruszany. Błędem, błędem jest dawać leki obniżające cholesterol, jeżeli masz trójglicerydy niskie. HDL wysokie, cholesterol całkowity nie powinien w żaden sposób żadnego profesjonalisty przestraszyć i w żaden sposób nie powinien wyjść z propozycją leczenia statynami. Wojtek pyta, gdzie można zakupić listę Libre w atrakcyjnej cenie? Nie można, jest tylko jedna cena na ich stronie, chyba.pl. No, no to słuchajcie... Yy, yy, walnijcie tam jeszcze w kciuka, słuchajcie, podrasujmy ten... i komentarz byle jaki prosimy. Te algorytmy, na koniec. napiszcie można pięknie żyć, jak tylko macie ochotę wtedy no, narzędzia, z których korzystamy, no, no, no słuchajcie, wiecie, że jesteście, że jesteśmy znanymi, znanymi youtuberami, tak, tak, tak. A jak jest się youtuberem, no to przecież ten YouTube podejście ten film, ten algorytm stworzony przez ży, ży, żywych jeszcze do, do ludzi, bo niedługo będą algorytmy tworzyć y, y, maszyny i sztuczna inteligencja, podejście dalej, więc no ma to sens, walnijcie tam serduszko, napiszcie, można pięknie. I, żyć. I zobaczcie, dlaczego to ma to sens. Jestem na keto od grudnia e, minus 18, mąż cukrzyk pozazdrościł i od dwóch miesięcy razem ze mną, i też minus 12 i odstawił dwa leki. A pamiętajcie, te leki odstawiacie z leków z lekarzami, a to są spotkania takie inspirujące, to nie są konsultacje medyczne, nie możecie ich traktować, ale jak widać, świetnie sobie z tym radzicie i inspirujecie się nieźle. W my Life żyje pięknie, Irlandia wita, siema Irlandia, coś czuję, że pojawimy się w tej Irlandii, tak bo to jest. jest piękny kraj. Koniecznie. Choroba no tak. leśnostkiego krona, tak, to jest ta sama grupa, co wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Tak samo na to działa styl niskowęglowodanonowy, często karnibor. No to pozdrawiamy wszystkie 1800 osób, które zgromadziły się i zechciały poświęcić nam czas na dzisiejszym live. Ie. Można pięknie żyć, słuchajcie. Jeszcze na końcu burlińska Kasia. Jestem na keto 36 dni, minus 10 kg. Serduszka, serduszka, serduszka. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do na razie, pa. Na razie.